Widzicie, jaka jest sytuacja. Tylko wy możecie obronić honor Polski w świecie, mówiąc panu Dudzie, że panie prezydencie, dziękujemy za uwagę. Skończył się czas karnawału, teraz będziemy wystawiać wam rachunki za nielojalność, zdradę, podłość, za pielęgnowanie starego układu, zatrzymanie oficerów z WSI w swojej kancelarii, zatrzymanie szarych eminencji w BBN-ie wyznaczonych przez profesora Geremka za to, że Polska miała mieć dobrą zmianę, a tak naprawdę cały czas jest w betonowych butach i idzie na dno. Ja cały czas wierzę w to, że zwykli Polacy, zwłaszcza w Ameryce, najlepiej mają rozeznanie w realiach i mogą najlepiej reprezentować polski interes narodowy, a także amerykański interes narodowy, bo w tym momencie to idzie razem. Oczywiście na próba rozbicia tego, puszczenia w osamotnienie sprawy polskiej, to będzie realizowane przez część polityków amerykańskich, to jest oczywiste. Ale przede wszystkim trzeba uzdrowić sytuację w organizacjach Polaków. Myślę, że ci liderzy, którzy do tej pory nie byli w stanie wyprowadzić organizacji Polaków, wprowadzić na salony polityczne, tak powiem, że Polacy mieli reprezentację polityczną. Już trzeba skończyć z tym ciągłym, powiem tak, ograniczaniem działalności Polonii do piknikowo-religijnej. Tu już trzeba zrobić porządne lobby polityczne z jasno postawionym celem. A tu już musicie pójść śladami Paderewskiego. Tylko jest was więcej. I to jest jedyna dla mnie, według mnie, szansa na to, żeby ruszyć z miejsca i pozbyć się kompleksów i nie wiem, że cały czas poczucia, że my Polacy to w Ameryce nie jesteśmy u siebie. Jesteście rzadko kto. I pomniki to przypominają. Płaskiego, Kościuszki, ten Katyński przypominają. Są pomniki, które mówią, że postawili Polacy nogę na ziemi amerykańskiej, żeby budować potęgę Stanów Zjednoczonych, dobrobyt narodu. I teraz macie święte prawo, ale i obowiązek korzystać z pomocy mocarstwa dla dobra Polski. I siebie tam. Jak zobaczycie gadkę o świątyni, no to mam nadzieję, że kolejnym ludziom otworzą się oczy. Kto ma rację? Kto mówi prawdę? Kto powołuje się na prawdziwe źródła? I żebyście nie byli zaskoczeni, warto przeczytać najpierw tę księgę, zanim się to wydarzy. Oczywiście my wiemy, dlaczego tej świątyni nie ma. Dlaczego została zburzona? Bo przyszedł Jezus Chrystus i raz na zawsze złożył jedną doskonałą ofiarę za grzechy całego świata. Za mój grzech, za twój, pana, pani i tak dalej. I do każdego mówi, jeśli chcesz, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzę on ze mną. On chce cię obmyć swoją krwią, którą 2000 lat temu przelał za ciebie na krzyżu Golgoty. Dlatego nie ma już tej świątyni Starego Testamentu. Ale w czasach apokaliptycznych jest mowa, że Żydzi, odrzucający jeszcze Mesjasza, zbudują sobie tę świątynię. Zobaczcie, to myślę jest kwestia najbliższych miesięcy bądź lat. Będziemy śledzić na bieżąco na pewno, jeśli będziemy jeszcze nadawać jako Idź Pod Prąd, to o tym usłyszycie. A jak nie, to sobie wtedy znajdźcie na YouTubie w programach archiwalnych, jak nas już tu nie będzie i no, może jakaś refleksja na temat Jezusa i Jego słowa wtedy wam przyjdzie do głowy. Ale oczywiście wolelibyśmy. Bóg też, żebyście tę refleksję już teraz zrobili i dzisiaj wpuścili Jezusa Chrystusa do swojego serca. Nie czekajcie, aż przyjdzie czas apokalipsy. To jeszcze na zakończenie pytanie, komentarz od Grzegorza. Przyznam, że jestem rozczarowany tym bezgranicznym zaufaniem, jaki darzycie rząd USA. Zwłaszcza po podpisaniu ustawy 447. Szkoda, że pan Marian Kowalski nie zebrał 100 tysięcy podpisów w sprawie tej ustawy. W sprawie petycji smoleńskiej być może zrobimy niedźwiedzią przysługę, jeśli oddamy śledztwo smoleńskie Amerykanom. To ślepe zaufanie lepiej do Rosjanom. Nich tak, może to się na pewno skończyć. Na pewno, przepraszam zaufajmy, bardzo. Zaufajmy. A kto Putin powiedział o ślepym zaufaniu? Ja tylko powiedziałem jasno, że to jest skutek braku polskiej... Przepraszam bardzo, ja mam czasem wrażenie, że ktoś jest albo głupi, albo bardzo uparty. Jeżeli się jest głupcem, to przynajmniej trzeba pofolgować z uporem. Wtedy jest szansa, że się przestanie być głupcem. Mówiłem, że to jest skutek braku polskiej dyplomacji, braku reprezentacji politycznej Polaków amerykańskich. I natomiast wszystkie te cechy posiadają ci, co wiedzą, że Polacy nie mają tych cech.
pochyłe drzewo, proszę bardzo, to pochyłe drzewo sami hodujemy. Jeżeli chcą Państwo powierzyć prawdę stronie rosyjskiej, to już była, jest, to macie stronę rosyjską. Jest śledztwo międzynarodowe, to macie, a to nigdy niech Pan sobie wprost, tak poczyta, no. Że do Katynia lecieli najebani generałowie. To... Ja nie będę słuchał takich debilizmów o polskich generałach. Jak polskie państwo nie jest w stanie bronić honoru polskich generałów, to ktoś się do kurwy nędzy musi upomnieć. Nie pieprzcie mi, że do Katynia jechał najebany Błazik. Ty polski generał, to byli polscy generałowie, czyli polski rząd i prezydent. Nie zdaje się sprawy z tego, że trzeba się upomnieć o ich honor. To kamienie wołać będą. I nie wyjeżdżajcie mi z tym gównem więcej, kretyni. Amen. Tak. Proszę kończyć ten program, mój krew zaleje.